Cześć, jestem Michał, pokażę Wam mój dom. To jest Fiat Ducato L3H2, silnik 2.3, oryginalnie 130 koni, dlatego nazywa się 130 Multijet. Jest on z 2014 roku. Kupiłem go, jak miał 4 lata. I był samochodem piekarni, woził bułki po prostu. Cały blaszak został przerobiony na kampera, a wszystkie części wykorzystałem z rozbitej przyczepy kempingowej. Mogło to wyglądać tak, że jakaś rodzina kupiła sobie przyczepę i na którymś z pierwszych wyjazdów podczas parkowania gdzieś tam wcisnęli się w drzewo. Pamiętam, kuchenka to była w ogóle totalnie nieużywana, była nowa. Lodówka też, jestem przekonany, że nie była odpalana w ogóle. Kupienie nowych, to w ogóle koszt tych części byłby trzykrotny niż zapłaciłem za całą przyczepę. Wszystkie okna, szyberdachy, oczywiście całe AGD, kuchenka, ogrzewanie, nawet szafki można było przełożyć, niektóre kable, jakieś węże. Kwestia po prostu, żeby to wszystko tam upchnąć, poukładać w dobrym miejscu i żeby to wszystko działało, jeszcze jakoś wyglądało. Są firmy, które bardzo chętnie przyjmą takie rzeczy. Nie płaciłem jakichś nie wiadomo chorych pieniędzy za wybudowanie tego, tylko bardzo taka bardziej kumplowska sytuacja. Także tutaj wszystko za sprawą Adama znalazło się na swoim miejscu. No jakby jest, on jest generalnie mechanikiem samochodowym, więc jakby ma warsztat, ma podnośniki, wszystkie narzędzia. Ja po prostu bardzo chciałem w tym czasie pracować, żeby mu za to zapłacić i zrobił to samemu w 2-2,5 miesiąca gdzieś, także szapoba. Z tej strony jest wlew wody i wszystkie, cały zbiornik na wodę jest pod kanapą. 140 litrów plus boiler 10, czyli w sumie około 10 będzie ze 150 litrów wody użytkowej. Tu jest wyjście do toalety. Tu można się wpiąć do prądu z miasta tak zwanego. I tu jest wlew do gazu, około 400 litrów użytkowego gazu. Po prostu na pierwszej lepszej stacji, która ma LPG, doładowuje gaz. To była moja bolączka, że zmieniałem kraj i trzeba było wymieniać butle, bo każdy kraj ma w ogóle inną butlę, inne końcówki. Także LPG rozwiązuje ten problem. 1400 zł z montażem, z przeglądem, z gazownikiem. Są kratki wentylacyjne od lodówki. Lodówka pobiera świeże powietrze stąd wylatują spaliny. Schodek wejściowy jest po prostu wsuwany i wyciągany. I po wsunięciu do jazdy tu się blokuje takim motylkiem. Solar jest na dachu oczywiście. Pamiętam, że akumulator postojowy jest 140 amperogodzin. Jaki jest solar, nie pamiętam. Na pewno wystarczający do tego, co potrzebuję i zużywam. Także nawet zimą czy kilka pochmurnych dni nie jest straszne. Solar ładuje dodatkowo także akumulator rozruchowy samochodu. A jeszcze mam tak, że jak odpalę samochód, to z alternatora ładowany jest także ten akumulator postojowy. Także jakby mi zabrakło prądu w tym hotelowym, mogę po prostu odpalić na 10-20 minut albo przejechać chwilę, on będzie też już naładowany. Na masce kamperka jest byk, który jest jakby symbolem Hiszpanii. No i jestem bardzo mocno związany z Hiszpanią, głównie dlatego właśnie, że tam jest według mnie najlepsze wspinanie pod względem charakteru, wspinania, jak wyglądają te skały, jakby jaka jest jakość tej skały oraz właśnie ile tego jest. Dla mnie jest to najlepszy kraj do wspinania. Kiedy zaczynałem się wspinać, to było jakieś 14-15 lat temu, gdy obserwowałem Hiszpanów, którzy mieszkają w swoich samochodach i w ogóle to jakby pierwszy kontakt ze spaniem w samochodzie właśnie zauważyłem. Pomyślałem, że to jest w ogóle idealna sytuacja. Możesz się przemieścić tym autem, jeszcze w nim spać. Więc po kilku latach podróżowania z plecakiem i namiotem zakupiłem samochód już właśnie ze wszystkim, czyli była tam mała toaleta, był prysznic i wszystko było zmieszczone w takim samochodzie. To był Boxer L2H2, dokładnie taki, jaki mają nie na miejscu. Dokładnie to było tak samo, tylko nie był 4x4. No i pięknie to było zorganizowane. Dla jednej osoby to było ok, ale gdy jechałem z kimś się wspinać, a wspinanie polega na tym, że na dole jest asekurant, musicie ktoś asekurować, czyli najlepiej jeszcze jak podróżuje z kimś, kto będzie się z tobą wspinał. Więc ten mały okazał się trochę za mały, więc po 2 latach
kupiłem blaszaka troszkę większego. No i wtedy jakby kolejne przemyślenia, co można zrobić lepiej, jak to ustawić. Więc tak naprawdę ten jest trzecim i już taki z większym doświadczeniem, bo już po 4 latach chyba kamperowania pojawił się ten i już naprawdę dużo rzeczy się tam zmieniło. Już uważam, że ten jest przemyślany już tak naprawdę pode mnie i dokładnie wszystko to, co chcę. Dobra, chodźcie do środka. To, że są obrotowe fotele, moim zdaniem jest to nieocenione w kwestii powiększenia przestrzeni użytkowej. Tu można rozstawić jakieś krzesełka i w 6 osób też się da grać w jakieś planszówki, czy w ogóle jakaś duża kolacja, nie ma problemu. Jeśli chodzi o jakieś krojenie warzyw czy dodatkową przestrzeń, to rozkłada się w tą stronę i ma dodatkowy blat. To się bardzo dobrze sprawdza. Wejście do samochodu jest bardzo szerokie, więc nawet jeśli on jest dotąd, spokojnie jeszcze jest wejście. Zamontowałem też handmade'ową moskitierę, która kosztuje na Allegro 35 zł. Jeśli chcemy się jej pozbyć, już nie mamy obawy, że jest dużo much czy takich rzeczy. Odpinamy od rzepów. Ona wisiała tutaj u mnie ostatnie pół roku. Teraz zima, jest bardzo mało much. Nie potrzebuję jej. Ściągamy. Z przodu mam teleskopową muchołapkę. Ona już dużo przeszła, ale jeszcze się rozkłada. Działa. Jest szyna z żabkami. Jest zwykła zasłona, którą krawcowa mi przeszyła i można spokojnie się odgrodzić, zasłonić dookoła. Jest ciemno, z zewnątrz nie widać, czy jest światło. Szafki są dość głębokie. Na początku myślałem, że nawet są za duże, ale nie przeszkadzają zbyt mocno. Jeszcze w tą szafkę nie zdarzyło się, żeby ktoś przywalił głową. Jest takie powiedzenie, że później miejsca czy przestrzeni kamperowej nie da się dokupić i to jest jakby prawda. Więc jakby starałem się zrobić tak, żeby było tego jak najwięcej. Te szafeczki są za to krótsze właśnie po to, żeby był lepszy dostęp do kuchni. Dlatego też wybrałem Ducato, dlatego że z busów jest najszerszy z dostępnych, jest najszerszy na rynku. Jakby wewnątrz i spanie wszerz dało realnie spanie o długości 184,5 cm. Ja mam dokładnie taki wzrost, dlatego wstawiłem tutaj małe okienko, które powoduje, że mogę wyciągnąć stopy i mam je w okienku i wtedy robi się 195 cm. Szerokość to jest 133 cm chyba dokładnie. Także dwie, a może nawet jeszcze jak jest jakaś rodzina z dzieckiem, może by się nawet 3 osoby tutaj zmieściły, może, nie wiem. Tu jest jeszcze rozkładane łóżko. Stolik wyjeżdża, trzeba go wysunąć. I kanapa rozkłada się, rozsuwa w tą stronę, następnie rozkłada się w tą i jest kolejne spanie wszerz. Dla większości osób kamper jest wtedy, kiedy ma toaletę i prysznic. Jakby ja też jestem zwolennikiem trochę tego. Bardzo nie lubię kotar wszelkiego rodzaju, zasłaniania, odgradzania się od tej wody, czyli chciałem zrobić bardzo szczelną łazienkę. Prysznic oczywiście. W ten sposób. Toaleta. Dosyć duża szafeczka jeszcze się zmieściła. Fajną sprawą są dozowniki z szampon i mydło, nic więcej nie potrzeba do takiego codziennego mycia. Jeśli chcesz żyć w kamperze więcej niż miesiąc, dwa w roku, to myślę, że koniecznie musisz mieć i ogrzewanie, i toaletę z prysznicem, a jak chcesz żyć rok czy więcej, musisz mieć namiastkę domu, musi być tam wszystko, żebyś czuł się wygodnie, komfortowo i mieć przestrzeń, żeby nie czuć się w ogóle jakiś skulony, tylko po prostu w razie złej pogody, albo nawet w nocy korzystasz z toalety, nawet nie wychodząc na zewnątrz, jak jest zimno, albo pada deszcz, albo jesteś gdzieś w mieście, no i to jest super sprawa. To, że jest butla LPG pod samochodem, czyli nie mam tu butli gazowych, która nie zabiera mi przestrzeni bagażowej oraz zbiornik wody jest pod kanapą, więc całość pod łóżkiem jest przeznaczona na garaż. Więc bardzo dużo rzeczy tu, co jest cały mój sprzęt spinaczkowy, jest tego bardzo dużo. No i wszystko się to mieści i nawet jeszcze jest miejsce. Gra planszowa. Tu jest akumulator,
bojler wody, deskorolka. Jeszcze mogę trochę tutaj rzeczy upchnąć. Można podnieść łóżko, jest na zawiasie i można spokojnie dojść do rzeczy, które są w garażu. Szafce, gary i jakieś słoiki, ciężkie rzeczy, dlatego są na dole. Większe gary mieszczą się tutaj. Sztućce, noże, cały zestaw. Lodówka, ona chodzi na gaz w tym momencie. Ogrzewanie gazowe również z rozprowadzeniem ciepłego powietrza. Tu jest włącznik ciepłej wody, bojlera. Napisałem sobie tutaj karteczkę włącz minutnik, żeby nie zapomnieć, żeby nie była za ciepła, żeby się w ogóle nie gotowała. I wystarczy 8-10 minut i woda jest ciepła. Tu jest jeszcze piekarnik. Zapiekanki, pizza, wszystko było tutaj robione, ciastka. Świetna rzecz, jest oczywiście też na ten gaz. Widzisz tę mrygająca dioda? Tam jest wskaźnik, ile jest gazu w zbiorniku LPG. Można sprawdzić poziom wody, ile mamy wody czystej do wykorzystania. Zbiornik jest prawie pełen, jakby się świeciła zielona, to znaczy, że jest cały pełny zbiornik. Kontrole do ładowania akumulatorów. W tym momencie widzimy, jak naładowany jest akumulator postojowy. Równocześnie ładuje się też akumulator rozruchowy. Stacje pogodowe też zainstalowałem. Jedna jest w salonie, druga jest w sypialni. No i obydwie są połączone z czujnikiem temperatury na zewnątrz. On jest zainstalowany pod kamperem, także w tym momencie na zewnątrz mamy 13 stopni. W nocy minimalna temperatura była 3. W tym momencie mamy prawie 17 stopni wewnątrz. Może jestem trochę freakiem na temat pogody, ale to chyba przez moją profesję wspinanie zawsze monitoruję pogodę i wilgotność i zawsze jak wstaję rano już widzę, jaki będzie dzień i jak może wyglądać wspinanie tego dnia. Wspinanie zaczęło się u mnie jakieś 14 czy może nawet 15 lat temu i zacząłem na studiach, czyli jeśli chodzi o jakieś wyniki w tym sporcie, można powiedzieć, że bardzo późno zacząłem, bo jakby najlepsi wspinacze wspinają się od dziecka. Wcześniej nie byłem w ogóle związany z jakimkolwiek sportem i nawet nigdy nie myślałem, że będę siebie nazywał jakimś sportowcem, ale gdy wkręciłem się we wspinanie, okazało się, że bardzo ważny jest trening również w tym wszystkim i to musisz zmieniać miejsca i wspinać się cały czas w nowej skale, w innym charakterze, co jakby powoduje, że jesteś bardziej kompleksowym wspinaczem. Także gdy wszedłem trochę głębiej w ten temat, podróżowanie i wspinanie w skałach okazało się kluczowe. Czyli vanlife jest tak nierozłączną częścią tego wspinania, że najlepsi wspinacze wspinają się cały czas. Jak to zrobić, kiedy musisz zmieniać właśnie te miejsca? Stąd myślę vanlife, jakby to pozwalało mi się przemieszczać i żyć w skałach. Po przyjeździe do Portugalii pojawiły się Azulejo z Lizbony. No i sprzedawca nawet był w stanie opowiedzieć historię każdego z tego kafla. Jaszczura jest z Grenady, trochę symbolizuje wspinanie, materiał obiciowy, nie wiem jak go nazwać, o tyle jest fajny, że jakiekolwiek zabrudzenia, wilgotna szmatka i wszystko schodzi pięknie. Tutaj ładowarki USB oraz na 12V, to samo jest w sypialni oraz nad kuchnią. Mam tutaj taki przycisk, mogę przełączyć, z którego akumulatora radio ma pobierać prąd. No i zwykle jest oczywiście na tym hotelowym. Można słuchać całą noc muzyki i w ogóle nie martwić się, że rano nie odpalimy samochodu. Zainstalowałem też zawieszenie pneumatyczne, tylnego zawieszenia. Tu się dopompowuje, jest kompresor. Można uzyskać jakieś 12, może nawet do 15 cm można unieść bądź obniżyć. I można też również wypoziomować sobie trochę auto, czyli spuścić z jednej strony albo z drugiej. Także przydaje się również na parkingu, jeśli chcemy równo zaparkować. 1200 do 1500 zł w zależności od tego, jaki to będzie kompresor. On miał oryginalnie jeden podłokietnik, zawsze mają jeden. Są fotele z Sharana, ale dołożyłem również drugi i teraz kapitański fotel. Wymieniałem też jakby obicie kierownicy, bardzo chciałem mieć skórzaną.
oraz dodawałem tempomat. W niektórych trzeba odblokować komputerem, jakieś kabelki przeciągnąć. Tutaj wystarczyło tylko manetkę i odblokować w komputerze i to wszystko działa. Dukacik ma w tym momencie prawie 119 tysięcy przebiegu. Kupiony był jak miał 75 tysięcy, czyli no już trochę nim przejechałem przez prawie 3 lata. Był w Grecji, Francja, Hiszpania, Portugalia dwa razy. Dwa powroty do Polski w tym czasie, więc trochę już przejechał i nie było większych sytuacji. Samochód czteroletni należałoby oczekiwać od takiego, że będzie jednak niezawodny, więc sprawdziło się. Zakup jego oraz jakieś pierwsze naprawy po zakupie trzeba liczyć, że wyniosło mnie to jakieś 50 tysięcy, czyli czteroletni samochód w bardzo dobrym stanie. No i posiadanie dobrej bazy myślę, że jest podstawą, także na tym nie warto oszczędzać. Cała przebudowa, czyli zakup przyczepy, przywiezienie jej, zlawetowanie, zapłacenie Adamowi, który wszystko musiał to spasować, dokupienie paru części, bo właśnie trzeba było dokupić solar, jakiś piekarnik. Także cała przeróbka plus koszt wszystkich części zamknęło się dokładnie w 40 tysiącach. Czyli całość plus papiery, jakby wszystkie OC i cała papierologia, która rejestracja, która później się z tym wiązała, więc myślę, że zamknęło się dokładnie do 92 tysięcy. No. Czyli czteroletni kamper powstał za 92 tysiące. Z piekarnikiem. Bardzo ładnie, mamy to. Michał, bardzo dziękuję Ci za to, że pokazałeś nam swojego vana i podzieliłeś się swoją historią. No jestem totalnie zauroczony Twoją postacią, jak i jeszcze tym vanem, także mam nadzieję, że Wam też się to podobało, ten van tour. Powiedz, czy można Cię gdzieś śledzić w internecie, masz jakieś konto? Znajdziecie mnie na Instagramie bez problemu i myślę, że przez Instagrama można na YouTubie mnie również znaleźć. Super, to link do kanału na Instagramie, do profilu zostawimy w opisie pod spodem. Zachęcam, żebyście kliknęli follow i śledzili Michała podróże. Ja mam dla Ciebie prezent, jest to książka Wielki Wóz, autorstwa mojej cudownej Kasi, to jest o historia nasza. Na Gawla, znam ją. Ja też. Dziękuję. Dzięki, ale mam jeszcze bonusik, mam dla Ciebie kubeczki van life'owe, które na pewno Ci się kiedyś przydadzą na jakiejś niejednej posiadówce. Pewnie. Dzięki wielkie. Dzięki jeszcze raz. Jeżeli Wam się podobał ten dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania związane z tym van tourem albo do Michała, to piszcie też w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć, a jeżeli będzie coś konkretnie do Michała, to poproszę, żeby Michał się też tam wypowiedział. Odezwę się. Dzięki. Trzymajcie się. Na razie.